Niki, bo widziałem tylko na Twitterze, że film skasował jakiś Nikita. To jest to? Helsi. To jest to? Czy to prawda, bo doszły mnie słuchy, że ty próbowałaś wywrzeć jakąś presję, żeby Nikita wycofała się, jeśli chodzi o atakowanie cię takie na konferencjach, tutaj na... Nie, jaką presję? Matełko, co to znaczy wierzyć przez rzut z kropką? Nie było czegoś takiego, że ty osobami trzecimi chciałaś wywrzeć... Po prostu, żeby Nikita się wycofała z tego, jak podchodzi do twojej osoby, żeby uspokoiła się. Nie, po co? Nie, po co? Jeśli nie przeprosi Moniki oficjalnie, to gwarantuję ci, zrobię ci piekło, kurwo. Mnie już na niczym nie zależy. Jeszcze raz mówię, przyjrzyj się tej mordzie. Przyjrzyj się. To ja, a spermę to będzie ciągła ta twoja kurwa. Z ust, poprzez jakiegoś kurwa spermojada, który kurwa zachowuje się kurwa jak szlaf i ubliża mojej koleżance. To jakaś obcięta wersja, szukaj na Twitter. Kurwa, ty, jakieś kurwa dziwna akcja tutaj się dzieje. Kita, kurwa, boję się, że porno jakieś wyskoczy, czekajcie. Grożono mi. Kurwa, nie wiem, gdzie to mogę znaleźć. I ubliża mojej koleżance. Ja sam jej powiedziałem. To nie jest twój poziom, kurwa. To nie jest twój poziom. Ma być przeprosiny. Nie? To zobaczysz, kurwa. Ta pizda małolatka szybciutko usiądzie na pizdzie. Ale jak już ubliżasz kobietą z klasą, to powiem ci, kurwo, jedno. My ludzie na to nie pozwolimy, kurwo. Jebać cię. Przeproś Monikę razem z tym kurwiszonem, a jak nie, to was rozjebie. I jeszcze raz ci powtarzam. Powiedz swojemu chujomiotowi, że ma przeprosić oficjalnie Monikę. Będę na tej walce, choćby mnie psy zdjęli, kurwa. Federacja się mnie wypytuje, dlaczego się tak boję, dlaczego na roast trzęsły mi się ręce. Ja mam tylko 19 lat, a oni mi cały czas grożą, że gangsterzy, przyjaciele Moniki zrobią mi krzywdę. Nie tylko mi, Amadeuszowi również. Monika poza kamerami cały czas mi grozi. Przyszła na wcześniejszy roast ze swoim zwyrodniałym przyjacielem, który cały czas pokazywał mi gesty podcinania gardła. Mam tego dość. Nie będę wiecznie dawać sobą manipulować. Nie będę tańczyć, jak mi zagracie. Przeprosiłam, a wy ciągle czegoś ode mnie wymagacie. Monika, widzimy się na konferencji. Nie zapomnij zabrać ze sobą maski, w której udajesz damę. Kurwa, chuj tu chodzi. To jest to samo chyba, nie? Federacja... No bo doszły mnie... Ja cały czas... Na niczym nie zależy. Przyjrzyj się tej mordzie. A ty co to jest za ziomek? Co to jest za ziomek? Nie wiem, stary, dla mnie to jest kurwa wszystko takie dziwne. Omielańczuk? Ecki! O kurwa, jak się spas! Jaki on jest okrągły! Co jest, Denis? A jaki duży! Przeciwnikiem będzie Daniel! Omielańczuk! A jaki jego kontuzja? Chyba dietę od wujka ma, no.
kto uderzył pierwszy? Chyba ta ciota jebana. Ty! A jaki kurwa miałeś plan? I komu się kurwa chwalisz, że z partyzantami wykurwisz? Cwaniaczku, kurwa. Jaki ponczuś! Tobie dziadku wyjebie w placy. Co, Denis, sugerujesz, że Daniel chciał ci uderzyć, bo to chyba jednak ty pierwszy uderzyłeś w chwilę. No kurwa, chodzi się kurwa chwalić, żeby nie z partyzantami, no to co? Ja jestem przygotowany zawsze. Zasłużyłeś na to, zasłużyłeś. Kurwa, tą nóżkę, co ty myślisz, kurwa? Zobaczymy. No zobaczymy, kurwa. Jedzie z nim, Daniel! Obskoczy się, nie wpierdala. Kiedy się biją? Teraz za trzy dni? Spoko się wpierdalasz, ty. Nie wpierdalam się, tylko Danielowi kibicuję. Się, kurwa, kibicuję kurwa, Danielowi, kurwa. Swoją wagą, bo się po siebie, kurwa. Kurwa, ej. Penis, nie chcesz, nie ma sensu. Jedzie z nim! Ale pokój się zajeb, pokój się prujesz. Kto się pruje? Cisnę ci teraz? A ja ci cisnę. A to pokój, kurwa, przekręcasz moje imię. Estrogen, uspokój się. Jeszcze raz. Uspokój się, Estrogen. Ty się, kurwa, uspokój lepiej. Ja jestem spokojny. Ja jestem jeszcze bardziej spokojny. Powiedziałeś, że Denis zasłużył na takie potraktowanie. Możesz powiedzieć, o co dokładnie ci chodzi? Nie za to, za te jego słowa, które powiedział, które nagrał, nie? Bo jesteś, kurwa, farmazoniarzem, kurwa. Do tej pory, kurwa, gadasz wszystkim, że ja kontuzję udawałem. To ty jeba. Panowie, czy wy jesteście w stanie bez uderzania się zrobić face to face jako zapowiedź waszej walki? Ja nie face to face, kurwa, robię się, bo ja napierdala cię do mnie. Jak chcesz face to face, to walki nie dojdzie, kurwa. No. Jakieś, kurwa, pokazę, kurwa, będzie to urządzał. No ty, ja nie jestem pewien, ciepły, kurwa, jesteś, że mi buźniaczki wysyłasz, czy co? Weź, jesteś ciepły, jesteś. No to kontroluj bajerę trochę i mi buźniaczków nie wysyłaj. Co? To ja w międzyczasie zapytam jeszcze o tę kontuzję. Jak z kontuzją? Kurwa. Jak z kontuzją w tym momencie, Denis, jak jest? Ty, kontuzja jest sam raz, kurwa, na boks, to mi się nie odnowi, dlatego nie bijemy się w K1 ani w MMA. Dlatego wychodzimy boksersko, bo tam widzę swoje szanse, w MMA wiadomo, mnie poskręcał. Dlatego bijemy się boksersko. Na K1, ty, co ty tu, kurwa, ale jakim szukujesz? K1, kurwa? To chyba nie znasz zasad, kurwa, walki. No widocznie nie, no. Gdybym, panowie, to trzeba jeszcze dogadać między wami. K1, to by się stanowił w K1. Weź, ty się nadajesz. Bo kopami z mamy cię skończył. Aha. Ale że jestem po operacji, no to boksersko wychodzimy. Przerażony. To panowie jeszcze się dogadacie, jeżeli chodzi o formułę, a teraz nie ma nic do gadywania, się bijemy się boksersko, albo nie bijemy się w ogóle. Ja jestem po operacji, nie będę ryzykował, kurwa, że mi się noga odnowi. Przed następną galą na pewno konferencje będą jeszcze grube, ale... A, to nie teraz, myślałem, że wczoraj, że za trzy dni się biją. Denisowi potem coś tutaj wydarzyło. Przekażę mu na wszystko na walce, nie? Spokojnie. Uwierz mi, że ja tobie też przekażę na walce. Miało to się skończyć inaczej, ale skończy się na walce. Obiecałem wspólnemu koledze, że dojdzie do walki, także dojdzie, jestem honorowy. Także na spokojnie. Czy jesteśmy w stanie jeszcze raz spróbować zrobić nie. Tego face to face, czy nie ma szans? Ale po co pajacuje cię, kurwa, chcesz, żeby zaraz, kurwa, nos komuś pek czy coś? Bo ja nie będę przy nim stał, to słowo honoru, że mówię, kurwa, jak będzie stał koło mnie. Dobra, nie ma tematu. Tyle w temacie. Panie i panowie, Denis... Kurwa, ale w duszy jest Denis, co? Brawa dla nich, to oni będą walczyć na następnej gali Cloud. No, panie i panowie, naprawdę bardzo... Po prostu, żeby Daniel go pokonał i tyle. Ale dostałeś tam jakby jakieś takie, nie wiem, można powiedzieć chyba zapewnienie, że jesteś kolejny. Czy to jest jedna z walk, to ja to zapewniam, interesuje? Że on będzie kolejny zaraz po Dawidzie, czyli lepszą stroną Załęcki. Okej, to Dawid, pytanie w takim razie do ciebie. Jak oceniasz to, co się tutaj wydarzyło? Za dużo emocji, zbyt gorące głowy, czy jest to uzasadnione? Ja nie oceniam, jestem poniekąd zaangażowany w to emocjonalnie, więc nie oceniam. Okej, czyli potrafisz patrzeć okay. Takim chłodnym okiem? Potrafię. Okay. Wiesz, Arku, każdy ma swoich kibiców. Ojciec jest zapewne za synem, ja jestem za kolegą z klubu. Chcę, żeby go Daniel pokonał i tyle. Tak, natomiast ty też mówisz to głośno, że uważasz, że jednak Denis powinien za swoje słowa, mówimy o tym jednym konkretnym filmiku, o którym Daniel mówi też tutaj na scenie, jednak przeprosić Daniela Omielańczuka. Jasne, że jak Denis jest człowiekiem rzekomo uważa się za człowieka, to powinien Daniela przeprosić, bo te słowa, które padły na filmiku, o którym pamiętacie też ludzie, no to nieładnie się zachował tutaj Denis i te słowa są karygodne wobec Daniela. Chciałem zapytać Dawida Załęckiego, co o tym też uważa. No kurwa, ja powiedz szczerze, no. Ale co, bo się zawiesiłem, bo się spojrzałem na lewo akurat. Dobrze. Powtórz pytanie. Denis Labryga uważa, że Denis Załęcki powinien przeprosić Daniela Omielańczuka za słowę, który powiedział na tym znanym filmiku, gdzie... Tak jest... i tak, Dawid, dałeś już synowi po uszach, znaczy, ja ci powiem tak, to i tak, to jest Denisa... Ty, ale tam ścisk stolarski, kurwa, jakie pajacowanie, chłopie.
Jakie pajacowanie, ściskaj tam stolarski ścisk, chłopie. Masz tam kobietę, to się nie wpierdalaj w panel. Nie wiem, czy państwo to słyszą. Ty chyba nawet nie wiesz, co to znaczy pruje się, kurwa. Ale nawet nie wiesz, co to znaczy słowo pruje się, kurwa. No nie wiesz, co to znaczy, kurwa. O chuj się. No i no jak z gościem rozmawiać? Chłopie. Chłopie. Denis bardzo, bardzo, bardzo dzisiaj... Kurwa, co tu się odpierdala? Ale jak do ciebie bije, kurwa? Kibicuję Danielowi, zachowałeś się wobec niego źle i to będę, kurwa, mówił głośno. Jesteś człowiekiem, jesteś w środowisku, to powinieneś, kurwa, wiedzieć, jak się zachowuje. Ale jaki nie wpierdalaj się, kurwa? Na ogółę chcesz być, kurwa, człowieku, przy ludziach? Się spotykać, kurwa, po 50 osób? No po co ci to, kurwa, jak będziesz miał pojechane, kurwa? No nie jestem, ale powinieneś się zachowywać tak, jak należy, kurwa. I ty bardzo dobrze o tym wiesz. Zasięgi to ty se, kurwa, w ten sposób zbudowałeś. W taki, kurwa, kurewski właśnie. O! Dobra, ja nie pamiętam tego filmiku. Co było na tym filmiku? Możecie mi powiedzieć? Gdyby nie lekcji, nie ty. Tak? Ja jestem też bardzo ciekawy twojej postawy, Dawid, bo ty naprawdę podchodzisz do tego spokojnie, naprawdę jesteś w stanie zachować taki spokój, kiedy twój syn bije się na środku sceny z gościem, który był top 15 wagi ciężkiej na świecie w MMA. Tak na spokojnie, że tutaj siedziałeś, po prostu oglądałeś, jak Denis wymienia się z nim czasami, z Danielem Mieleńczukiem? Tak, spokojnie siedziałem, widziałem. Ale chyba się nie lubią Załęscy, takiej chyba spinka troszkę. Krótko, szybko ochrona taka, zainterweniowała. Tak taka chyba spinka jest. Poznać wyniki tej analizy. I tak próbują, myślę, że próbują z tego Dawida coś wyciągnąć, czy z Denisa, tak odnośnie sytuacji między nimi, a oni nie za bardzo chcą mówić, nie? To wyniki poznacie, jak będzie ring, będzie klatka, będą się napierdalać, to poznacie wyniki wtedy. Rok się do siebie odzywałem. Dawid zawsze niewielu słów. Czy się dziwię? Wiesz co, nie możesz mówić nigdy czegoś takiego odnośnie relacji ojca z synem, że co, dziwisz się czy coś, bo wiesz, prawda jest taka, że jak będziesz miał dziecko i twoje dziecko, kurwa, nawet jakąś totalną lipę odpierdoli, to się wstawisz za tym dzieckiem. Ja nie wiem, co by Nikodem musiał odpierdolić, żebym powiedział, no, spierdalaj, nie? Musiałby kogoś, kurwa, nie wiem, skrzywdzić, zabić, nie wiem, zgwałcić. Wiesz, on ma jakby 7 lat, nie? Jakby na razie się na to nie zanosi. I oby nie, ale to wiesz, no... Nie możesz tak mówić, dziwisz się czy coś, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Więc jakby tak to nie możesz mówić. Ciebie, bo tutaj... Po której stronie ty jesteś de facto? Bo z Denisem Labrygą miałeś walkę, ale jesteś z nim w dobrych relacjach. Jak ty oceniasz całą tę sytuację? Ja przyznam się szczerze, nie wiem, o jaki filmik za bardzo chodzi. Może mają, wiesz, może mają jakąś spinę, czy mają jakieś, wiesz, jakieś nieporozumienie, czy mają jakiś, wiesz, cichy okres, tego nie wiem, bo nie rozmawiałem z nimi na ten temat i też jakby oficjalnie o tym nie mówią, ale wiesz, to nadal jest krew, nie? No. Lepiej zetnij, bo do dzisiaj nie ściąłeś, kurwa. Jednorazowo miało być, teraz już nie podkręcę, bo była ścięta, sam widziałeś. Przyciąłeś. Ściąłem. Jeszcze raz teraz przyszedł, że wiecie, no muszę każdy temat poruszać. No. Słuchaj, mówisz. Konrad, z szacunkiem, jesteś moim kolegą i tak dalej, zwierzyliśmy się, wygrałem, to był sportowy pojedynek, ale brodę przyciąłeś, a było gadane, że masz ściąć. Odsyłam teraz do odcinka Strong Ekipy, gdzie jestem, kurwa, bez tej brody. Ja bym na łyso się obciął, nawet żyletku bym pojechał do zera. Ale byłem czemu. Bez brody, zobacz sobie odcinek, jest strona Strong Ekipy, odcinek, gdzie siedzę bez brody. Wiesz, na zero, typowo. Wiesz, nie było brody. Pierwszy odcinek, byłem u Barbera, to był ścięta broda. Kurna, drugi teraz, wiesz, tak będzie wyjaśniał wszystkich po kolei. No nie, no muszę to sprawdzić, ale ja tego nie widziałem, ale szukałem, wiesz. Dużo widzów też mi podsyłało. No to musicie sprawdzić. Sorry, dużo widzów też mi podsyłało wiadomości, że to nie zostało wykonane. To jeszcze raz odsyłam wszystkich do odcinka Strong Ekipy, wyemitowanego pierwszego odcinka Strong Ekipy po naszej walce. To ja nawet prywatnie napiszę do ciebie, żebyś mi podesłał tego linku. Dobrze, poszukam. Jak to widzisz, Denis, ty musisz obejrzeć film Konrada, a ty musisz obejrzeć ten film w takim razie dotyczący konfliktu Denisa Załęckiego z Danielem. Ale co sądzisz o tym, co się tutaj właśnie wydarzyło i komu ty kibicujesz w tej walce? Mi się nie podoba, że fajnie przed galami ujawnia karty walk. Tak zawsze na konferencjach jakieś niespodzianki były, a tak to nudno, bo i tak wiesz, kto walczy. No ale oni typowo to wrzucili, żeby podczas konferencji Cloud, w dniu konferencji Cloud, mówili o fejmie zamiast o Cloud.
to jest... Oni tu ciężko na noże idą, nie? Przecież ostatnio jak program był w dniu konferencji, czy konferencja w dniu programu, nie wiem, kto pierwszy ogłosił, to przecież analogiczna sytuacja była. Wiesz, ja mówię tak jak powiedziałem, czy nie znam genezy konfliktu, no, nie podoba mi się to, no bo Daniel jest no, jednak legendą, jeżeli chodzi o polskie MMA, jest osobą starszą. Więc ja bym się tak nie zachował, ale no ja mówię, ja nie, to dalej naprawdę nie wiem, o co chodzi. Nie chciałbym, wiesz, też wciskać się w nie swoją awanturę, ale no mówię, Daniel nie wiem, kiedy oni walczyli, nie pamiętam. Jest legendą polskiego MMA, należy mu się szacunek. Tak jest moje zdanie. Dobrze, moi drodzy, to jest czas, kiedy będziemy przechodzili do drugiego panelu, tak więc nikt nie użył grzybka, więc po prostu robimy face to face'y i pierwszy z nich, Pająk kontra rekordzista. Zapraszam, panowie, na środek. Kara się dzisiaj w Hate Parku. Pojedynek z ogromnym sportowym potencjałem. Bardzo szanuję Wojtka, ale idę wygrać. Nie idą na noże te trzy organizacje, mają jednego prawdziwego właściciela. Dżambalajew, no to opowiadaj kto i kto. Okay, jest po prostu moim stopniem tam do tego, żeby iść na górę i tyle. Wojtku, ty natomiast zawsze jak patrzysz na rywali, mimo tego spokoju w oczach, zawsze patrzysz bardzo, ja widzę, intensywnie. Ja po prostu patrzę. Tak, ja za stówę też powiem, nie? W klatce donaty działają. Będzie fajnie. Później podamy sobie ręce. Nie wiem, czy pijesz, czy nie. Napijemy się dryna. Będzie wszystko fajnie. W świecie frików jeden z wielu mniejszej wagi, bo w klatce będzie się działo. Dobrze wyglądają tak na tle siebie. Panowie, ostatnie słowa, bo do tej pory nikt nic nie powiedział. Chociaż jedno. Powodzenia. Wzajemnie. Panowie, pozycja bokserska. Pozycja bokserska. I zanim zmienimy panel, dziękujemy, Lizak. A jeszcze chce nam coś pokazać Dominik. Salto dla widza. Salto dla widza. I lecimy. Dobrze, Dominik Skobyra. I jeszcze Piotrek Pająk chciał powiedzieć tak. Coś od siebie na koniec. Chciałbym podziękować Federacji za to, że przekazała 20 biletów dla dzieciaków z onkologii, z Cancer Fighters. Chciałem te bilety po prostu ode mnie kupić, wręczyć dzieciakom, żeby wpadły, zobaczyły galę. Federacja powiedziała, że daje sama od siebie. Dodatkowo pay-per-view, które będzie sprzedawane z mojego reflinka, też cały dochód będzie przekazany właśnie na tą fundację. Moja walka jest akurat w tych darmowych, ale i tak będziecie kupować pewnie. Także jeśli skorzystacie ode mnie, zrobimy coś po prostu fajnego dla dzieciaków. No i tyle. I dziękuję jeszcze raz Federacji. Bardzo fajna inicjatywa, zarówno rekordzista, jak i Piotrek Pająk działają mocno charytatywnie, a wy włączycie z nami... PIENIĄDZE! Lecimy dalej, konferencja, Klaus MMA. Nomina Sacra przesyła 109... I Kubella Piechka! No to powiedz. A co miałem powiedzieć, bo nie pamiętam? A, kto jest prezesem tych wszystkich federacji freefightowych? Dobra, słuchajcie. W 2016 roku było takie spotkanie. Było takie spotkanie bardzo wpływowych ludzi. Przyjechał pan Janka, Michał S, Zbigniew Z, Donald T i przyjechał człowiek z Hiszpanii, 2016 rok, o pseudonimie Grzechotnik. No i jakby zostały podjęte tutaj rozmowy o tym, jak doprowadzić do tego, żeby przejąć władzę nad umysłami młodego pokolenia. Wszyscy byli podpięci.
No i pan Grzechotnik wyszedł z taką inicjatywą. Był trochę zmęczony, bo leciał wtedy do Warszawy z Almerii przez Madryt. Wyszedł właśnie z taką inicjatywą, że nic tak nie łączy ludzi jak agresja i żeby na takich najbardziej takich prymitywnych tutaj zachowaniach ludzkich oddziaływać za pośrednictwem przemocy. No i też z racji tego, że Grzechotnik to bardzo inteligentny człowiek, to przekonał tam współsiedzących przy tym stole. Nawet kurwa nie wiecie, z kim Grzechotnik przy jednym stole siedział, ale to też tam nie będę mówił. No i przekonał ich, że trzeba otworzić federację, gdzie będą się bili influencerzy. No i jak możecie zauważyć, to wszystko ewoluowało, tak? To wszystko ewoluowało do takiego stopnia, że teraz są federacje freakfightowe w Polsce, aczkolwiek jedynym prawdziwym właścicielem ich wszystkich, który wiesz, tutaj dzwoni i mówi, ty słuchaj, robimy tak, to są papeci, wszyscy to są papeci Grzechotnika. No. Niestety pewna federacja chciała troszkę autonomii, nie zapłaciła Grzechotnikowi w terminie, już ich nie ma. I to był fajny taki, to był naprawdę bardzo fajny taki pokaz całej reszcie, że jakby z Grzechotnikiem na podpięciu się nie dyskutuje. No. Maciasa policja zawinęła. To znaczy? Macias. Czyż to nie jest Macias, kurwa? Czyż to nie jest Macias? To nie jest Macias. Moim zdaniem to nie jest Macias. Totalnie inna budowa ciała. No. A poza tym, jak Macias jest przestępcą, to bardzo dobrze, że trafi do więzienia. Skończyło się robienie przestępstw. I powiem więcej. Mam nadzieję, że go zawinęli po moim donosie, bo ja go ostatnio zgłosiłem za to, co odpierdalał. Jarał papierosy na przystanku autobusowym, a jest totalnie to zabronione i jest to sankcjonowane mandatem, więc ja wtedy zadzwoniłem na Straż Miejską, więc mam nadzieję, że już przyjechali. No. No. Policjantom, zaufajanom, policjantom. Ja kiedyś też policjantom zaufałem, da. No i chyba możliwie najlepiej wybrałem, da. Pytali skąd i od kogo to miałem. Na sali widzenia palcem ziomka pokazałem, da. Bez wahania wskazałem na niego. Nie dlatego, że się bałem, nie dlatego. Nie jestem kapusiem, ja mu ratowałem życie. Jak wyjdzie za 10 lat, podziękuję, zobaczycie. Nie taki straszny policjant jak go malują, nie. To też są ludzie, też kochają i też czują, da. Zastanów się sam, czy byś tego chciał, da. Żeby twemu dziecku ktoś marihuanę dał. W zgodzie z policją, bo tak mnie nauczono. Prawo dla każdego powinno być jednakowo. I tak mija. To z Honej? Tak, to z Honej. Sorry, nie poznałem w ubraniach. Niby zrostował, ale i tak przytulił. Kolejnym zawodnikiem będzie Cezary Czarek Czaruje Gołębiowski. A jego przeciwnikiem będzie po raz pierwszy we własnej osobie na konferencji Tomasz Szalony Reporter Matysiak.
Szalony reporter. I bohaterki niezwykle głośnego konfliktu. W pierwszej kolejności Nikola, Nikita, Alokin. Pierwszy raz się w miarę ubrała. A jej przeciwniczką będzie Monika, najlepsza polska dziennikarka, Laskowska! I jako, że każdy panel ma gościa specjalnego, gościem tej edycji, tego panelu będzie ambasadorka i współwłaścicielka Cloud MMA, Lexi Chaplin! A więc, panie, panowie, w tym momencie ja schodzę, zaczyna się drugi panel, a wy zróbcie gargantuiczny, wielki hałas! Let's go! O kurwa, ale hałas, ja pierdolę. Moi drodzy... Aż słuchawki musiałem przyciszyć. Miałem zupełnie inny pomysł na ten panel, ale dosłownie godzinę czy dwie godziny przed rozpoczęciem wyszedł twój film, Nikita, który kompletnie te pomysły zburzył, ponieważ to jest zdecydowanie ważniejsze niż to, co chcieliśmy powiedzieć. Nagrałaś film, nie wiem, czy wszyscy go widzieli, gdzie wprost oskarżasz Monikę o nasyłanie na ciebie ludzi z ciemniejszej strony, że czujesz się zagrożona i dlatego ją przeprosiłaś. O co chodzi w tym filmie? Skąd taki pomysł, żeby to nagrać i czy naprawdę tak się czujesz? Tak. Działa to? Głośniej proporcje. Na tym filmiku znajomy od Moniki, gdzie oficjalnie o tym mówi, że jest jej kolegą i z nią rozmawiał. Mówi wprost, że mam ją przeprosić, bo mnie rozkurwi, bo będę miała kłopoty. Wygrażał się nie tylko mi, ale i tam. Jeszcze, że będziesz loda robić. Także Monika, plus jeszcze Lexi zadała Monice pytanie, czy nasyła osoby trzecie na wcześniejszym roast, na co Monika zaprzeczyła. A ten jego kolega dosłownie tego samego dnia nagrał filmik, że mam ją przeprosić. Co na to powiesz, Moniczko? Co ja na to powiem? Ty powiedziałeś za dużo, zbyt wiele. Ja już nagrałam storkę skierowaną do publiczności, którą oszukujesz perfidnie, prymitywnie. Nie masz szacunku w ogóle ani do publiczności, ani do mnie, ani tutaj do całego Cloud MMA. To może puszczę ten filmik tutaj, tak, i widownia oceni? Nie widownia oceni, to ocenią odpowiednie organy, bo ja już zapowiedziałam, że tę sprawę będę zgłaszała na pewno. Monika, to jest twój znajomy, ten pan? To są pomówienia, groził? Wiesz co, znam tego pana, ale ja nic nie mam, nic z tym wspólnego. I przede wszystkim, dlaczego miałam cię zastraszać? Ty i tak się boisz od samego początku, po co miałam to robić? Takich wiadomości dostałam mnóstwo, już ci mówiłam, Lexi. No. Dziewczyna, nawet zawodniczka, bardzo fajna dziewczyna, no, piękna dziewczyna, zgłosiła się, powiedziała, że Monika, ja cię zastąpię w tym oktagonie, dawaj, ja rozniosę. Takich wiadomości jest mnóstwo, tak naprawdę większość ludzi chciałaby to zrobić. Wiesz dlaczego? Bo jesteś perfidną kłamczuchą. Dobra, a ten ziomek czemu jej grozi jakąś przemocą seksualną, jak wystarczy zapłacić tośce? No. Ja ci akurat nie wierzę w tej kwestii, Monika. Mam screeny, że wy się obserwujecie wzajemnie. Poza tym ten chłopak cię odznaczył na tej screeny, relacji. Masz screeny, że my się obserwujemy wzajemnie? O, ale rzeczywiście, a wiesz, że dla tak osób ja obserwuję? No, wzajemnie? To, z wzajemnością? Dla mnie to nie ma znaczenia. Jak dla ciebie mnie nic to jest nie ma znaczenia, przede wszystkim nie ma dla ciebie znaczenia człowiek. I teraz to ty nie szanujesz kłamiesz nikogo, nawet nie, siebie. Teraz to ty, zamknij dupę, jak do ciebie mówię. Ty kłamiesz, po pierwsze, bo powiedziałeś, że nikogo nie nasyłasz, a taka jest prawda, tam, że ten człowiek tam, mówi, że wcześniej z tobą rozmawiał. Więc co ty pierdolisz dlaczego w ogóle? Dlaczego nie ma muzyki? Tam, ta dam z Ojca Chrzestnego? Ale dlaczego? Coś ci się pojebało. Nie rozumiem, że ona rzuca oszczerstwa wobec mnie. Ja to rozumiem, tylko chciałbym, żebyś ty się mogła... Monika, tak, poczekaj chwilę. Chciałbym, żebyś też mogła się temu podziękować. Przed chwilą powiedziałaś, że chcesz to rozwiązać inaczej. Chodzi ci o sąd, bo mniej więcej tak to można było wnioskować. Jedno trzeba przyznać. Nikita zajebiście wychodzi z patologii, nie? Odpowiednie organy, jeżeli ktoś kogoś oczernia w taki sposób, to jest, nie mogli nic na mnie znaleźć. Ja już rozmawiałam z Ferrarim, który powiedział, Monika, słuchaj, wiesz, jak to jest. Ja mówię, no dobra, bawmy się, ale tak, żeby mój wizerunek nie uległ, po prostu nie, żeby nikt nie naruszał mojego wizerunku, bo ja na niego bardzo długo pracowałam i pracuję nadal.
i ma... Kurwa, Monika, no jakby ten, jakby wiesz, na tle Nikity to ty jesteś super fajna dziewczyna, no ale tak jakby twój wizerunek to jest zadawanie pytań bez sensu na wywiadach i wanienka, że tak powiem, to nie fajnie się, nie? Mam szacunek do ludzi, nie robię nigdy nic wbrew nikogo, niczyjej no woli. No tak, bardzo dobrze pracujesz, ty pracujesz lepiej niż ja, Moniczko. Dziewczyny z Dubaju przy tobie wymiękają. Mam traktować jako komplement? No jak mówisz ten sport, no to tak raczej. Ja mówisz, co ja mówiłam o ojcu chrzestnym, ja nie wiem, co masz na myśli, bo tak naprawdę każdego traktujesz według siebie, tak? Natomiast Monika... Tyle masz do zaoferowania innym i światu i myślisz, że wszyscy robią to samo, co ty? Monika, powiedziałaś przed chwilą, że rozmawiałaś z Ferrari. To jest ojciec chrzestny, tak, jakby Ferrari to zdementował. Rozmiń to, proszę. Wiesz co, był moment na poprzedniej konferencji, podeszłam do Ferrari'ego i mówię, Ferrari, o co ci chodzi w ogóle, o co, come on? A on mówi, Monia, poczekaj, jak wyciągnę listę na ciebie i zobaczysz. Ja mówię, jaką listę? Przecież jestem prawie święta. Co w ogóle, co ty możesz mieć na mnie? Przecież nie wiem, o co chodzi. Dlaczego chciałbyś w ogóle oczerniać mnie w jakikolwiek sposób? On mówi, Monia, przecież wiesz. Ja mówię, czyli rozumiem. Będziesz... Czyli ty mówisz o sytuacji sprzed dwóch tygodni, czy trzech, a nie mówisz o tym, co dzisiaj poczekaj, wyszło między ale daj mi skończyć. I mówię, no rzeczywiście, przecież będziesz wymyślał, koloryzował, no tyle, tylko na tyle ich stać, tak? Ja nie mówię o tobie, nie mówię o tobie teraz, mówię właśnie o bandzie Nikity, Tosi. Okej, czyli reasumując, ty jesteś pewna, że nie masz nic z tym wspólnego i że po prostu ale to ktoś sobie nagrał... Ale o co chodzi? No bo Nikita... No w sumie też prawda. Próbujesz ją zastraszyć znajomym, więc teraz pytam, czy ty się od tego kompletnie odcinasz i twierdzisz, że nie masz z tym nic wspólnego? Nie mam z tym nic wspólnego i jeszcze raz powtarzam, jest tam mnóstwo wiadomości, w których... Piszecie do mnie i chcecie roznieść Nikitę w oktagonie, albo przed, albo w trakcie, później. Także ja nie mam w ogóle, ale nie wiem. Ale przyznajesz się do tego, że to jest twój znajomy, czy on... Ja chciałbym tutaj zatrzymać tą konferencję i pogratulować Lexi przemyślanej decyzji Pani biznesowej. Jest tak zjebane, że ja myślę, że to patologia, chcę wyjść z niej, a nie odwrotnie. Na przykład komunikował się z tobą przed publikacją tak... Nie komunikował się ze mną, tylko obejrzał konferencję, bo znajomi mi powiedzieli, że ktoś mnie obraża. Ktoś obraża jego znajomą i tak naprawdę powiem ci, Lexi, sama wiesz, sami wiecie, że no, ale dlatego trafem, Nikola odegrała ostatnią, że dlatego Nikola odegrała ostatnią że z tobą scenkę. Rozmawiał, że to nie ta liga. O, jaka ja jestem mała muszka, biedna, przeproszę Monikę. Ale nie musisz mówić o sobie, dziewczyno, utkaj tam. Posłuchaj teraz. Ten twój znajomy poczekaj, Nikola, mówi, ja że z tobą bardzo rozmawiał, ważne pytanie. Czy ty chodziłaś ty do szkoły? Co ty pierdolisz, dziewczyno? Kto cię wychowywał? A zapomniałam, wstydzą się ciebie, tak? Dlatego nie mówisz swojego nazwiska. Biela, tak? Nie wiesz już w co uderzyć, to bijesz w rodzinę, ups. Tak? Słucham? I to jest kurestwo, bo już nie wiesz, jak we mnie uderzyć, to zaczynasz napierdalać na rodzinę? Zachowanie ja nie domyślam, ja mówię prawdę. I kurewska dziennikarka. O! To, co słyszysz. Nie słyszysz? No, i sobie uszy przebadaj, jak jesteś co głucha. Co może z twoich ust paść? Wiesz co, ja robiłam badania, ale ty powinnaś zrobić badania zupełnie inne i nie wiem, czy federacja robiła takie badania na głowę, bo mi się wydaje, że to jest nieświadoma... Macie, kurwa, widzę cię! Do waszych tematów mamy wypierdalaj. Jeszcze sześciu innych zawodników, jeżeli ktoś z was... Kurwa, Leoż, widzę cię! ...face to face'a zawsze ma taką jedną możliwość podczas... Wychodzisz. ...konferencji, każdy z was może dać coś na... Kurwa, nie obiegaj mnie! A pierwszy raz witamy szalonego reportera w naszej federacji. Witam. Którego przywitanie, jeżeli dobrze pamiętam, też zaczęło się od tematu Nikity i dotyczyło Lexi. Tak, tak. Ja no, nie pochwalałem od początku jakby angażu i chyba to się sprawdza, no bo w mojej opinii po tym, co Nikita... Ja do niej osobiście nic nie mam, ja tylko mówiłem, że to nie jest za dobry ruch dla federacji, ale po tych wszystkich gadkach, szmatkach, Lexi i wszystkich, jak to ona będzie się zmieniała, no to widzimy dzisiaj, widzieliśmy ostatnio, no. Zamknij dupę, łódka i kurewska dziennikarka. No to jest genialna zmiana, tylko nie wiem, kurwa, w którą stronę. Wow, a ty ile razy, kurde, musisz przepraszać na Twitterze za to, że jakieś fake info puszczasz? Ile no, razy? To jestem ja, no to jestem więc ja. Ty gadasz o zmianie, ale to, a zobacz, jak, Lexi, kurde, ale rozmawiamy teraz o niej, czy będziemy rozmawiać, a ty w 72 przeszłaś na czerwonym świetle, czekaj.
Tak, ja jestem najgorszy. Jebać mnie. Ja jestem 99. Jebać mnie, wyjebać mnie z klauda. Nie, 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 po prostu. Ale ja mówię, że potwieram to i to, co mówiłaś tu o wielkiej zmianie i przemianie, że ona teraz będzie sportowcem, no to kurwa nie widziałem Szermierza, tak który mówił kurewska kraju, dziennikarka tak i utkaj dupę, no za przeproszeniem. I ale, tak, ja ale, nie bronię... ale to tylko moja opinia, no, ty jesteś ale młodarzy. Dokładnie, poczekajcie, dokładnie tak robi większość Polski. Po prostu staje w mojej obronie i chce wpieprzyć Nicoli za mnie, rozumiecie? Nie tylko mój znajomy, ale zawodniczki i inne osoby. To nie jest tak, że... Nie, 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 twój znajomy nie chce jej wpieprzyć, tylko kurwa każe sobie płacić 50 tysięcy złotych. Mówi, że będzie kurwa ruchał. Jeśli sobie to wymyślił, to po prostu no tak kurwa. Jest, bo zachowuje się... No kurwa, ile razy te drzwi kurwa otworzysz jeszcze? Będziesz tu siedział za karę teraz. Całą publiczność klauzuli. Jak nie umiesz kurwa korzystać z domu, to będziesz siedział na kolanach. Też się zdziwiłam trochę, jeśli chodzi o ostatnią konferencję, bo faktycznie jak z tobą rozmawiałam, to wydawało mi się, że chcesz trochę zmienić swój wizerunek. Tak, ja chcę zmienić, ale też się nie mam zastraszać, Lexi, no proszę cię. Nie dam się już zastraszać. Czyli te przeprosiny, które były na roście... Tak, były szczere za to, co powiedziałam. To były przeprosiny za moje słowa. Jest. Nie, Monika, bo ja się nie dam zastraszać. Nowa nie będę... forma. Wcześniej przepraszałaś za swoje zachowanie, bo to były emocje takie duże. Ojej, pierwszy raz. A teraz zastraszanie wymyśliliście sobie, tak? No jakie zastraszanie człowieku? Ale on ile mówi osób bezpośrednio... Nicola, ile osób do ciebie pisało, że zrobi z tobą porządek? Ile? Nie czułaś się zastraszana? To nie, nie było przeze mnie? Nie, ten twój znajomy... To nie było przeze mnie? Nie, kurde, ale Monika... Ale ja mam mnóstwo znajomych pewnie moich też pisało, o czym ja nie wiedziałam. O tym też nie wiedziałam. No, zaczęło się pisanie tak naprawdę... To jest od nowa kiedy forma twoja obrony? Skończysz mi przerywać? Uspokoisz się już? Nikita, odpowiedz na to, bo tutaj to wygląda tak, jakby... Nie możesz uciekać. Dostajesz naprawdę dużo takich pogróżek, ma rację Monika. Dzisiaj na przykład, jak dodałam My Story, to życzyli mi śmierci, żebym tutaj w ogóle nie dojechała, że mam się obracać za siebie, że mam mieć lepiej plecy i że mam nie wracać, no po prostu sama i trzymać się cały czas z kimś, bo jestem obserwowana. No to jak ja mam się nie czuć zagrożona? Jak ja mam teraz, nie wiem, mieć normalne emocje? Jak po prostu, no tak jak sama Monika powiedziała, moi znajomi, no to kurde, i jeszcze gościu mówi, Nicola, że z tobą rozmawiał. Ja przechodziłam przez to samo, ja kiedyś też miałam hejt, nie rozumiesz tego, ale nikogo nie krzywdziłam, tak jak ty to robisz. Chyba Nikita potrzebuje chwili przerwy od tej rozmowy, mam takie wrażenie. Chyba potrzebuje lekarza. Czarek, pierwszy raz widzisz szalonego reportera w swojej karierze. Jakie emocje się w tobie tutaj budują, ponieważ... Jakieś tam słowa padły między wami, ale największą kosztem niezgody był jednak Sekwento, który stwierdził, że obaj się go boicie i wparował tutaj na scenę. Czarku, może zacznijmy od szalonego i przejdźmy do tego tematu potem, o co chodzi z Sekwento. Okej. Okay. Jak zobaczyłem dzisiaj pierwszy raz, to było nasze pierwsze widzenie. A czego ty masz taki mikrofon, a inni nie? A no bo wymagam takiego. Nie, jakbym Rączki w razie, tu. Gdybym na stole, zrobić proszę. Sztuczkę, to bo mam taką jak Nicola plecy tutaj. Nie, ja pierwszy raz się dzisiaj zobaczyłem z szalonym reporterem na żywo. Jakby dostałem informację, że jest cięższy 20 kilo, więc wyobrażałem sobie, że jest dużo większym chłopem, ale nie zrobił na mnie wrażenia, jeśli chodzi o swoją postawę. No i nie będziesz uciekał? No spoko. Jestem troszkę wyższy Gadaj od niego. On jest większy, starszy. Nie będziesz uciekał? No i to może być ciekawe. Nie możesz uciekać znaczy, z domu. To wpierdol, zostaniesz tak czy owak. No to jakby te zmienne, co wymieniłeś, nie rzutują na to, ale fajnie, że tak. U tatusia i u mamusi, to, że mnie tak? lekceważysz, podoba mi się to. Dzięki temu nie mam żadnej presji. Kurs na mnie to jest bodajże 3,60. Jak przegram, Misiu, nic się nie stanie. Jak otworzysz jeszcze raz drzwi, biłeś się, to będę na ciebie krzyczał i dam ci karę. Dzięki temu wychodzę totalnie z czystą kartą. Tak? No i co powiesz, jak cię rozwalę? Dostaniesz nie? karę. Znaczy, nie, ja ci powiem, ja się nie obawiam, to fakt. Znaczy, to nie chcesz się lekceważyć. Ty jesteś 20 parę lat młodszy. Raz mi dali cichego, który był 15, teraz 20, nie wiem. Następnym razem, czy nie dostanę dziecka versus Fifriza, bo to coraz niżej schodzi. Ale generalnie jesteś dużo młodszy. Zrobiłeś formę, tam widziałem gdzieś twój Instagram, że byłeś taki troszeczkę bardziej otyty, a teraz jesteś nieotyty. Więc ja się nie lekceważę. Masz na pewno dużo większy tlen i tak dalej, ale. No z drugiej strony, wiesz, to ja się nie obawiam niczego, poza tym jak wyciągniesz jakiegoś królika gdzieś z dupy w tym ringu, to bym się zdziwił, a... Lexi zaimponowało jej to, bo to jest, bo Lexi lubi takich chamów. Lexi lubi taki, kurwa, bo to z tym królikiem z dupy, to jest taki tekst w moim stylu. I Lexi to imponuje i ona tak patrzy i mówi, och, dorośli, szalony, ale z drugiej strony ją to trochę kręci. No. Ojej, spróbujemy. Nie, ale... No kurwa! Tak.
Chłopaku, kurwa, ile mam do ciebie mówić? Kurwa, człowieku! Z tym królikiem z dupy, kurwa. Nie, no jesteś ode mnie dużo starszy, dużo razy więcej się biłeś, ale ja naprawdę nie mogę się doczekać walki. To jest coś, na co czekam, bo naprawdę niczego się nie boję i już po prostu chcę iść i tam się bić, nie? Więc fajnie, czekam na patrz, ten moment. Nikita, patrz jak ładnie można powiedzieć, że jesteś starszy, nie dokuczając. Ale obok siebie usiedli, zobacz. No ale Czarek, tak normalnie jesteś starszy, ale tak normalnie jestem starszy, a nie jesteś starą brukwą. To jest troszeczkę delikatna różnica, ja bym się uczył od Czarka. Siedzą obok siebie, ale ja widziałem, że Mrs. Honey nie chciała usiąść obok Super Mario i sobie zrobiła jedno siedzenie przerwy specjalnie na początku. Nie, wiesz co, to przez przypadek ogólnie, no. Dobrze, ale ogólnie tak całkiem chciałabym serio? Ci powiedzieć, że Jezu, Cloud, ale wy mi zaimponowaliście tymi energolami od Dane. Ja je tak strasznie lubię, będziesz to pił? No tak. Co w zamian? Nic, uśmiech. Dobrze, natomiast wiem, że do Super Mario od razu sobie zapuszczam. Mogłaby dać ten filmik z fioletowym przyjacielem. Bo was nie zroastował, jak w sumie tak. Wasze miny przy tym roście były nietęgie zupełnie. Czy macie pretensje do Ludwiczka, czy rozumiecie formułę? Ja z kobietami dobrze żyję. Nie, no wiesz co, roast to jest roast. My sobie z Ludwiczkiem pogadaliśmy, wszystko sobie wyjaśniliśmy, rękę sobie podaliśmy. Czekaj, czekaj. No, także nie, wszystko jest w porządku. Ja byłam przygotowana na takie teksty i nie zrobiły na mnie one wrażenia. Plus, no, nie oszukujmy się, nie były jakieś mocne. No i nie da się złościć na Ludwiczka, no spójrzcie na niego, on jest taki słodziutki. Natomiast, zdradzę wam tajemnicę, nie było czasu antenowego, natomiast Ludwiczek był przygotowany również na to, żeby wyjść na drugi panel. Do Moniki i do Nikoli. Tylko, że nie było nie, na to czasu. Dlaczego? Dlaczego nie no przyszedł? I właśnie, Ludwiczku, co z tym? Czy to mój Romeo. Co się odwlecze, to nie uciecze chyba, nie? No możemy, mam coś tutaj przygotowane dla dziewczyn. Jak będzie to aż tak dobre jak wtedy, to może nie. Będzie na pewno porównywalnie nie najgorsze. To jednak nie. Tak, no generalnie przygotowałem coś dla dziewczyn. Ja zawsze po nich wolę jechać po dziewczynach, bo one nie lubią jeździć na mnie, także... Mam przygotowane coś. Co ty kurwa mówisz, człowieku? No, ja może spadają, razie... jak patrzę na ciebie, to mogą spadać. Bo to takie... Tylko Ludwiczek. Dobry mostek robię. uważaj, taki dobry mostek robię. Ludwiczek, tylko żeby zdarzył tych rostów, nie robi, bo do walki czasu braknie. Spokojna twoja, nieumyta. Dobra. Tak, no tak jak powiedziałeś, witajcie. Generalnie jeszcze nie miałem okazji się przedstawić. Cześć. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mateusz dobrze napomknął, że ostatnio nie miałem czasu, a wszyscy wiemy, że czas to pieniądz. Prawda, Monia? Oczywiście. No, dlatego jestem dzisiaj. Zajawiłem o Monice, a prawda jest taka, że Monika jest jak wino. Chuj mnie po nim boli głowa. Głowa mnie rozbolała generalnie, jak dowiedziałem się, ile Nikola wydała na metamorfozę. A powiem, że to prawie tyle, co Mario wydaje na Barbera. Wydaje dużo. Nie, ale generalnie to zastanawiam się, na co poszły te pieniądze, ale wiem jedno, na pewno zarobiła je tak samo uczciwie jak Truman. A jak ci zostały jakieś pieniądze, to możesz iść z Mario jeszcze na balety, bo u was obojga kreseczka siedzi, bam. Yo. Aczkolwiek ostatnio mówiłaś, że Monika lubi walnąć sobie w nohala, a nie uważasz, że się... Czekajcie, bo się zgubiłem. Dobra, o! Dzięki, to było mi potrzebne w tym momencie. W każdym razie, z tobą nie będę w takim razie walił w nohala. Bo mnie obrażasz, czereś. Nie walimy w nohala, bo Monika generalnie, czy nie boisz się, że jak Nikola jednak nie walnie w nohala, tylko w piersi, to one wybuchną? Ja walnę w nohala, ale Nikoli. Hej, Oktagon zweryfikuje. Walka Moniki Laskowskiej jest z Nikitą, ponieważ chciała zwerbować kogoś nowego na swój kanał do robienia wywiadów, po tym jak zaczęła udawać, że jednak coś wie. Mateusz, mógłbyś się od nich naprawdę bardzo wiele nauczyć, ja myślę, i od jednej, i od drugiej. Kasik przesyła 4 zł. Słuchajcie, no generalnie w wywiadach groszy. Przede wszystkim sam robiłem kiedyś wywiady 3. I no liczy Dziękuję. Się tam unikatowość. Znaczy nie tylko w wywiadach liczy się unikatowość. Lexi ma kurwa jedną minę na tej konferencji. Liczy się w ogóle w pracy w internecie, liczy się unikatowość. Bo to jest takie, kurwa, w co ja się wpierdoliłam. Unikatowość, czy jesteś zabawny, można być merytorycznym, można obskoczyć 4 influencerów w ciągu jednego miesiąca. Naprawdę to nie jest bardzo proste. No, a generalnie ja sobie tak czasami siadam. Do kogo to było z tymi influencerami?
A co, też obskakujesz? No, podpytuję tylko, jak można, czy da radę w ogóle, nie wiem, Nikola. Nie wiem, ja nie obskakuję, może i da radę. Nie, no na pewno da radę. Nie, no da radę. Ponia, ale chyba się sama wywołałaś, bo ja nie wiem, czy to było do ciebie skierowane. No właśnie, do mojej oponentki, bo ona jeździ na plecach i zazwyczaj influencerów. Zasadnicy chyba, nie influencerów, dlatego się pytałam, nie? To może, wiesz, ona jest niby młodszą. Młodszą dziewczynką, ale może ale jakieś... Ale mnie ciekawi, że ludzie widział też, to znaczy ty też? Co, ja też? Nie, nic. Nie, ja się po prostu zastanawiam, jak być sławnym i zarobić pieniądze. Dlatego przyszedłem do Klauta MMA. Słuchajcie, no w każdym razie to wszystko nie jest takie proste, jak mówiłem. I czasami sobie siadam i zastanawiam się nad tym, jak podbić zasięgi, jak zacząć więcej zarabiać. I uświadamiam sobie, że szkoda, że nie ma tylu zajebistych patostreamerek w Polsce. Mało kto wie, ale to Daniel Magical poprosił Lexi, żeby nagrała piosenkę o Nikicie. I nikt nie umiał tak jak ty zostawić mnie. No, także generalnie zauważyłem też w tym wszystkim jeden paradoks, że dawniej zostawiano się Czuksa, a teraz zostawia się Magicala. No, wiemy, że Monika skończyła szkołę aktorską. Nikola skończyła wyższą szkołę robienia zamieszania, obecnie pracuje w Szlachta, nie pracuje. W każdym razie pokazała, że teraz łatwo i szybko można zrobić swoją karierę w internecie. Gdy Monika zaczynała robić swoją karierę, internetu jeszcze nie było. No, tak jak już mówiłem, na zakończenie muszę uciekać, bo podobno... Kurwa, ta Honey, która nie zrozumiała, o co chodzi. I jej Czarek musi powiedzieć, że YouTube'a nie było, jak ona miała, kurwa, 20 czy 30 lat. Ja pierdolę, kurwa, mać. Na zakończenie muszę uciekać, bo podobno gangsterzy Moniki już po mnie lecą za te popierdzielone teksty, także ja uciekam na swoje miejsce i... I tu wchodzi muzyka z Ojca Chrzestnego. Lepiej było? Kurwa, nie było lepiej! Nie. Nie. To może jeszcze wpadnę kiedyś. Ja zauważyłem, że Super Mario, czyli twój rywal, to jedyna osoba, która nie oberwała roastem od ciebie. No bo ja już, wiesz, on się generalnie roastuje na każdym kroku, ja już zostawiam wszystko na oktagon. To siła, siła mowy... Przyznaj, że się boisz. Kurwa, się zastanawiam znowu. Ej, a kto zostawił Czuksa? Korzystamy tutaj usług. Kogo? Czuksa, kto zostawił? Dzięki, Łukasz JD. Dziękuję bardzo. Natomiast Super Mario, jestem ciekawy, jak ty odbierasz, bo ja patrzę na to, co wrzuca Ludwiczek na Instastory i on często wrzuca takie filmiki, jak jest prosto po treningu, taki jeszcze spocony i cię oznacza i pisze, że Super Mario, czekaj, zaraz się zobaczymy. Nie, nie oznaczam. A, to po prostu mówisz ja do niego, ja po prostu tak? Mówię, bo ja generalnie no, trenuję zajebiście ciężko i codziennie robiłem 9 treningów w tygodniu. Po prostu dzielę się z tym z moimi widzami, żeby wiedzieli, że warto postawić na mnie, bo jest zajebiście wysoki kurs. I generalnie no domy na mnie, kurwa, i wyjeżdżacie z tego wspaniałego kraju. Bo dobrze robić 9 treningów, a jak ja już jestem w sztosie dłuższy czas, jeszcze wcześniej dźwigałem duże ciężary, więc tutaj jest kowadło w tej ręce. Jakby ja pozytywnie to odbieram, zajebiście, że on ćwiczy i trenuje, to też pokazuje właśnie swoją przemianę, jest sportowcem, ale nie zapominajmy, że ja wywodzę się z siłowni i też przeszedłem swoją transformację. To na słuchajcie, czy w tej płaszczyźnie, czy w drugiej, ja sobie... Wjeżdżam i się rozgrzewam. Pamiętaj, Mario, że 10 lat... Ja mam taki problem z ludźmi, którzy chodzą na siłownię, że ich jedyna cecha charakteru to jest dźwiganie kilogramów białku i kreatyna. No. A co tam u ciebie? Jak tam ten? No dobrze, dobrze. Maksa zwiększyłem ostatnio. A trenowałem taniec towarzyski. Prawda jest taka, że siłownia jest dla pedałów. I tyle, no. To jest jakby, to jest dla mnie kurwa niesamowite, że wszyscy się tak spuszczają nad siłownią, a siłownia jest dla pedałów. No. Spoceni faceci. Najlepsze jest to, że oni kurwa mają się z jakiś super, wiesz, hetero, a prawda jest taka, stary, że wypinacie kurwa poślady, żeby wam kolega kurwa wsadził strzykawkę. No jakby, czy jesteś bardziej kurwa homoseksualnego kurwa niż robienie wspólnie zastrzyków, kurwa? W przebieralni na siłowni? No.
Słuchajcie to, ostatnio przechodziłem na siłowni i ziomek centralnie, kurwa, jak miał spodnie, nie? Ja mam majtki tutaj, nie? Ale chłop, kurwa, tak robił i wystawiał się do drugiego faceta. Mówię, ja pierdolę, kurwa, co wy tu odpierdalacie? A on mówi tak. I to jeszcze miał, kurwa, taki zwrok pedofila, którego ja nie potrafię odzwierciedlić, bo tak, za chwilę go będę nakłuwał. Mówię, nie, kurwa, panowie, wychodzę, kurwa. Wychodzę, kurwa, oddałem karnet i mówię tak, wolę być gruby, kurwa, ale nie przeruchany. No. I nakleiłem sobie taką, kurwa, naklejkę jeszcze na samochód, stop pedałowaniu. Nie, no naprawdę, kurwa, hit, w chuj. A byłem tylko się przebrać, mówię, kurwa, no zrobię jakiegoś tego, jakiś rowerek, kurwa, nie wiem, tam dźwignę 3 kilo na biceps, kurwa, nie, mówię, kurwa, to mnie przerasta, mówię, chuj, lepiej być grubym, kurwa, niż żeby ci się niespokojnie siedziało. No. Super. Ja breakdance'a, zobacz. No. Zatańczymy w oktagonie. Zatańczymy, będzie dobrze. Ja chciałem zapytać, chciałbyś zaprezentować coś z breakdance'a w takim razie, bo to trzeba szybko weryfikować takie rzeczy. Nie no, dziś to nie. Nie, bo się no pobreakuje jeszcze. Dobra, widzowie, ja kończę na dzisiaj live'a. Za chwilę przyjdzie mój brat Sergiusz. Dziękuję wszystkim. Tomasz Górski. Nie chcę ryzykować, słuchaj, jest parę dni do walki, nie chcę ryzykować, czy tam jakieś tutaj zrobić, nie wiem. Co to za breakdance, że ty byś ryzykował? Nie no, on sobie pewnie wymyślił jakieś, to, wiesz, jak ta Natalii. Salto, gwiazdę z wyskokiem, czy coś, jeszcze nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował. Siemano widzowie, wróciłem, mam nadzieję, że się dobrze z Tomeczkiem bawiliście tutaj, podczas tego, nową fryzurę dzisiaj mam, bo nas nie rozróżnialiście pomiędzy Sergiuszem a Tomkiem. Sergiusz od dzisiaj nosi taką. Sergiusz od dzisiaj nosi taką, a Tomek tą taką zaczesaną, kurwa, dziwną. Więc no, musimy się od siebie odróżniać, bo potem mi przypisują różne brzydkie rzeczy. Oglądamy. Ja ty miałeś to udowodnić teraz, jak już powiedziałeś, a... Nie, zaryzykuję, słuchajcie, bo mi bardzo zależy, żeby nie było żadnych kontuzji i naprawdę chcę w końcu dać dobrą walkę, żebyście byli zadowoleni, jak rozpierdalam w pierwszej rundzie. Zaczęło się robić bardzo wesoło. Nikita, wracamy do waszego tematu. Dlatego nie chcę ryzykować. Już trochę ochłonęłaś? Wszystko jest okej? Dobra. Powiedz mi, czy te roasty, ten od Ludwiczka, ale szczególnie ten z telefonu, ten roast, to cię mocno dotyka, porusza? Bo w internecie strasznie było dużo komentarzy po tym roście do ciebie. To był Ludwiczek? Jeszcze raz? To w ogóle był on? Nie, teraz był Ludwiczek. Ja mówię o Ludwiczku i o tym telefonie ostatnim. Co mogę powiedzieć? No... Monika przykładowo dobrze się bawiła przy roście, więc tylko się pytam, czy się przejmujesz tymi roastami? Bo miałem wrażenie, że właśnie mocno się przejęłaś wtedy. No zabolało mnie to trochę, nie? Dobrze. Dziwne jest to, że się tak samo ubieracie, no bo ja mam swój styl, a Tomek, kurwa, się inspiruje. Ja tego nie rozumiem, no. Słuchajcie, mówisz, że dobrze się bawiłam, skąd wiesz, że dobrze się bawiłam? Ja po prostu robiłam... Ja mogę wam powiedzieć, za co zatrzymali Maciasa, ale za stówkę. Mam minę zaskoczenia, to było moje ogromne zaskoczenie. Dobrze się bawiłaś zaskoczenie. Teraz, jak Ludwiczek was roastował. A, teraz, myślałam, przy roście poprzednim. To bo nie, ja nie lubi wie. Takie brudne słówka po prostu z jej strony rzucane też. Natomiast widzę, że... Nie masz dobrego humoru, irytuje cię strasznie ta sytuacja. Chcesz wyrzucić coś z siebie, coś powiedzieć, bo nawet nie wiem, o co cię pytać. Mam wrażenie też, że właśnie nie jest dobrze. To myślę, że damy ci chwilę spokoju. Szalony... Widzę łzy. Wszyscy widzą. Tylko nie Monia. Wiem, czy mam Monia. To, bo poważnie mówię. W takim nie, momencie, nie na poważnie. Chwilę. Ostatnio prawie dałam też się nabrać na to. Mateusz, poważnie. Dobra, ale uważam, że w takim momencie dajmy chwilę. Szalony reporterze, o co chodziło z Sequento, który krzyczy, że ty się boisz walki z nimi, że zrezygnowałeś? Jego pytaj, wiesz, ja dlatego mówię, ja nie lubię takich sytuacji, bo ja to jeszcze, wiesz, jestem tutaj trochę, byłem na tych konferencjach, miałem chyba po drugiej stronie najtrudniejszego czy najgorszego przeciwnika, czyli Jace, i jestem jakby tak przyzwyczajony do pewnych rzeczy, ale po ludzku normalnie mi było, no matko, Czarka szkoda, bo jak on, wiesz, tu do niego wyskoczył, Czarek był zorientowany i mówię to normalnie, nie, że on tam... Wiesz, że zachował, czy tam stchórzył, czy coś, tylko wiesz, chłopak był zorientowany, ten wychodzi, wrzeszczy mu, kto tu się nie obstrał, ktoś nie obstrał, pierwszy raz go na oczy widzi. Nie było to fajne, zwłaszcza, że my mieliśmy tą walkę dogadaną wcześniej, faktycznie. Później się pojawiła opcja, zostałem spytany, czy nie chce zmiany. Mówię, nie no, to nie chodzi, że ja się boję, czy nie, tylko jak mamy coś klepnięte, to może być na następny raz, bo szukali kogoś dla Sequento. Niech zostanie na razie to zestawienie. Więc nikt się tu nikogo nie obstrał, wiesz, zwłaszcza to jeżeli już, to on miałby coś...
ktoś do mnie, mnie nie było, wyskakuje do Czarka. No takie to jest słabe, wiesz, będziemy na to pozwalać, to co chwilę ktoś będzie tu wbiegał, rzucał się puszkami, mikrofonami i tak sobie nie wywalczał walkę, a tu nie o to chodzi. Nie można tego premiować, wiesz o co chodzi. To powinno być, nie wiem, w zaciszu gabinetu dogadane, tu możemy robić show. Ale nie stawać kogoś w jakiejś silnej sytuacji, na niego najeżdżać, tylko po to, jak on powiedział, on na... Wiecie, problem jest taki, że po Nikoli widać jakby... Nie wiem, czy to jest jakby dobre sformułowanie, niestety nie, ja jestem bardzo ubogim intelektualnie człowiekiem i moje słownictwo zatrzymało się na jakby poziomie przeciętnego czwartoklasisty ze szkoły podstawowej, ale to troszkę wyglądało mi, ja kiedyś oglądałem taki film przez przypadek, Mental Breakdown After Anal Sex. I normalnie zajeżdżali tak typiarę, tam jakieś bondaże, były jakieś inne rzeczy, że jej po prostu już psycha klękła. Ty wpiszesz na jakimś, na ten mental breakdown. No to są takie kurwa, jak już wiesz, jak już przesadzili z nimi, no i tutaj się wydarzyła ta sama sytuacja, nie? Że tu już przesadzili kurwa z koleżanką, nie? Tu już jest kurwa, wiesz, no ona już jest... I najlepsze jest to, że ja mówiłem to. Ja w momencie, kiedy ją ogłosili, to ja pierwsze co powiedziałem, że ona nie zniesie psychicznie tego wszystkiego. Bo do momentu, kiedy siedzisz na urzędniczej, czy siedzisz na złotej 44 i jedyne, jakby wszystko cię izoluje od tych komentarzy, od reakcji publiki, od jakiegoś szerszego wylewu internetu, to jeszcze w miarę jest spoko, nie? Jak siedzisz w Hiszpanii, kurwa, jakby nie dociera do ciebie wszystko, co się dzieje w internecie, jaki ludzie mają pogląd na twoją sytuację, jesteś jakby w swojej strefie komfortu, jakkolwiek mała by ona nie była, to jest wszystko dzi, ale w momencie, kiedy oni ją ogłosili, ja pierwsze co powiedziałem, że ona, kurwa, nie zniesie tego psychicznie, że oni ją spalą. Bo koniec końców, żeby pójść i będąc Nikitą, pójść i tam usiąść i zmierzyć się z tym wszystkim, to nie jest, kurwa, taka prosta sprawa, naprawdę, nie? Jakimkolwiek ona by złym, dobrym, kurwa, zjebanym, głupim, mądrym człowiekiem by nie była, to pójść tam i jakby stanąć face to face przeciwko, kurwa, temu wszystkiemu, co się dzieje, a tam jeszcze to jest podkręcone o ileś procent, no bo jednak musi być, to nie jest takie proste. Wam się wydaje, kurwa, że jakby te freakfighty są proste, ale trzeba mieć naprawdę stalową psychę do tego, nie? Ona nie była na to gotowa, ja to zresztą mówiłem i tyle, nie? Na jeden dzień wyszedł z Warsaw Shore, no akurat świetnie, bo akurat tego nikt nie ogląda, więc nikt nie zauważył, że ktokolwiek tam wyszedł, nie? Więc, ale wiesz, wychodzi i tu wiesz, bo będzie miał walkę. No niestety nie, bo chyba chciał na tej... Ja powiedziałem, że dlatego tej kolejnej nie wezmę z nim, właśnie z tego powodu, żeby nie były premiowane takie zachowania. Jeżeli już miałby być ktoś, to kto inny, bo nie chcę, żeby to tak się rozgrywało. Jasne, moi drodzy, dla tych, którzy nie widzieli, bo nie wiem, co objęła kamera, Nikita z Lexi zeszły na trochę z panelu. Być może jeszcze wrócą, więc wrócimy do tej konwencji rozmowy. A zrób, żeby zniknął. Z tego nie zrobimy. Czy to przygotowane? Ja jakiś spontaniczny numer możemy wykonać. Są ten mikrofon, mogę do ciebie podejść. No. Zobaczysz mnie zaraz z bliska. Szanujecie, że jeszcze nie nazywałeś tego kota? Teraz wpadłem na pomysł, że przy drzwiach postawiłem klimatyzator. On z 30 kilo waży, więc nawet jak otworzy te drzwi, to żeby przepchnąć te drzwi, to będzie musiał też przepiąć, musiał mieć zajebistą siłę, żeby jeszcze popchnąć ten klimatyzator. I sprawia mi przyjemność, że sobie z tym nie radzi. No. Ja cię już tam wczoraj. Dobra. Półtorej koła Eurotrap, to jest kieszenia... złego dla mnie, czy po prostu sztuczka dla mnie? Odwróć się tyłem. Ty zrobisz ze mnie idiotę. Nie, zrobię ci sztuczkę. Czekaj, a czyli zrobisz ze mnie idiotę. I zaczynasz od słów, odwróć się tyłem, tak? Tak. Czy to robimy sztuczkę z królikiem? Mój popisowy numer. Ale to będzie duszenie za pleców? Nie, to będzie tak. Rzeczywiście sztuczka z królikiem. Wystaw dłoń. Zaciśnij pijeczkę w dłoni, sprawdź, jaka jest w dotyku. Pokaż ją wszystkim, żeby każdy zobaczył, jaka jest w dłoni. Miętka, dobra. Jest mięciutka, prawda? Tak, postawię mikrofon. Akurat w tej dłoni nie mam czucia, ale świetnie trafiłeś, ale dobra. W tej dłoni masz czucia. No to serio, dobrze. Tak uwalony, ale dobra, jest miętka. Dobra, jest miętka. Możesz otworzyć dłoń. To jest pijeczka numer 1 i mamy pijeczkę numer... 2. A tak, umiesz liczyć, o to chodzi. Dobra, jeszcze dłoń. Tak. Tak, to jest jedynka, możesz otworzyć dłoń, pokazać wszystkim. Jedynka i dwójka, zaciśnij z całej siły najmocniej, jak potrafisz. I robi się twarda. Robi się twardo. No, czasami jak coś się zaciska, się robi twarde. Powiększa. Chodź, dobra, odsłuchaj. Ty masz tak... Dobra, no. To nie jest ten show. Nieźle, co? Poczekaj, mikrofon zabiorę i zrobimy teraz tak. Wystaw dwie dłonie przy ciebie. Umiesz tak z pieniędzmi? Pomnożyć. Spróbujemy po naszej walce. Jak nie zrobisz wagi, to będę mnożył. Zaciśnij te pijeczki i sprawdź. Dobra, dobra, słuchaj.
Dobra, tu jest piłeczka numer jeden? No ładnie, silny jesteś. A. Nie biorę tej walki. Dobra, powiedz mi tylko tak. Na jaki kolor chciałbyś, żeby się piłeczki zamieniły? Czego mi odpinasz zegarek? Nieprawda, patrz tutaj. Teraz nie będę miał portfela, kulki będzie tak, kurwa. Ja bez portfela będę. Pokaż. Pokaż te piłeczki. To są dwie piłeczki, jakie zaciśniesz z całej siły bardzo mocno. Tak jak już wcześniej to robiłeś, chciałbym, żebyś po prostu patrzył mi uważnie w oczy. Tak, teraz będzie nie dwie, a trzy, albo inaczej. Zrobimy tak, pomyśl o czymś przyjemnym, szalony, dobra? Raz, dwa. To może być głupio. Trzy, dwa, jeden. Dwie piłeczki. Otwórz dłoń. Pomyślałeś o tym? Ja z nim nie biorę z nim walki. Moi drodzy, nie. On podobno jest zapraszany, i to serio mam informację, bo nawet znam stawki, że masz dobre, do dzieci na przedstawienia. Żadnemu rodzicowi nie przyjdzie do głowy tego debianta i z Wyrola zapraszać na jakiekolwiek urodzinne przedstawienie, bo wszystkie dzieciaki będą latały z gąbczastymi kutasami podobno. Polecam. Dziękuję się. Ci, Czarku. Dzieciaki nie, panowie, skoro już stoicie, to myślę, że nie było waszego face to face'a. To już jak kutas stoi, grzyba dotkniemy. Dobra. Tak więc robimy face to face, szalony reflekt. Haha, kutas. Czarek czaruje. No. Też tutaj tarczę zrobimy. Dziękujemy. Dziękujemy, Kubuś, bo to chyba co... Face to face z damą? I mamy face to face. O, czemu Kubuś Puchatek ściągnął? Może mikrofon im podać? Czy się znacie serio? To nie Kubuś Puchatek! Dam do ręki, to mój. Pamiętasz mnie? Nie. Dziwne, żebyś mnie nie pamiętała, bo miałem wtedy 15 lat. Muzyka może się... Okej. Okay. Ale face to face. Co, nie pamiętasz mnie już? Wow, what the fuck? Kubuś, ale znają? To jest coś dziwnego, to co tutaj robisz. Że chcesz face to face z damą? No, dobrze wie, kim jestem. Już nie udawaj teraz, daję face to face. Nie no, jak chcesz face to face z nią? Już zrobiłeś, stary, swoje. Spokojnie, nie uderzę. Ale kto to jest? Kim jest Mrs. Honey dla ciebie? Może to są lęki w Berlinie, przeszłości. Dobrze, nie pamiętasz, nie udawaj teraz. Dawaj. Już nie udawaj tutaj przed wszystkimi, dawaj. Ja myślę, że to jest taki moment, z którego trzeba skończyć tego face to face'a. Dobra, to Ludwiczek, ja cię wyzywam na walkę, dawaj chodź, tutaj tarczę zrobimy. Dziękujemy, dziękujemy, Kubuś, bo to chyba coś poszło. Ty, ponad, nie wiem, Paulina, o co chodzi. Kubuś, coś ci się pomyliło. Duży łeb ma, to możesz walić. Dziękujemy, panowie. Co to kurwa i dziękujemy jest? Kubusiowi. Lexi, co tu się wydarzyło? Ale nie, Mrs. Honey, co to było? Ty go znasz? Nie, absolutnie. Nie masz żadnego pojęcia, kto to jest? Wygląda trochę jak twój młodszy brat. Nie mam brata. A to... Paulina, ty możesz coś... Kurwa, tego nie możesz wiedzieć nigdy w 100%. Chcesz więcej powiedzieć, bo ty przyprowadziłaś tego Kubusia. Powiem pod koniec konferencji. Nie, znaczy, no dawaj, myślę, że mów już teraz, bo teraz jesteśmy zaraz po tej sytuacji, wszyscy są ciekawi, o co w ogóle dziwne było bardzo. Dobra, to był taki żarcik tylko. Chciałam zobaczyć mnie, Ewy, jak jest wystraszona, nie wie, o co się chodzi. Pośmiali. Ale fajny żarcik, no. Ja pierdolę, ty. No. Ale śmieszne. Wiesz pranka? No. Marcin Dubiel. Ej kurde, mógłbyś ten Puchatek trochę starszy, to może bym je wyniósł stąd później pod koniec panelu. Co ty kurwa mówisz? Nikita, wróciłaś, udało się opanować emocje. Co cię w tym wszystkim aż tak zabolało? A, powiedział tak, Puchatku, jestem pani Miodek. Lisz mój ul. A potem ja ci Miodek wyjdę. O, przepraszam, kurwa, dobra. O Jezus, sorry. O kurwa. W ogóle chcesz jeszcze rozmawiać? Prawda? Boli. Ej, daj mi powiedzieć, Nikicie też. Chcesz coś powiedzieć, czy... Stronniczość, dziękuję. Znaczy nie tyle... stronniczość, bo siedzi, płacze, gdybyś ty płakała, to też bym powiedziała, żeby... Ja mam płakać, bo mam być słaba. Przepraszam, tak? Kurwa. Zaczęła, to też byśmy uspokajali. Nie rozmawiajmy o tym, przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, no, sorry. Gdyby twoja przyczyniczka płacze, może się rozpłacze. Ale to, że ktoś płacze, nie znaczy, że jest słaby. A może przepraszam. Na zawołanie płakać. A może po prostu ją to zabolało? Ja nie chcę tutaj stać jako adwokat. A mnie nie bolało, jak podałam ja pierwsza po tym, co mi mówiła. Słuchaj, podałam ale jeśli rękę. Ona siedzi i płacze, to
i chce coś, no nie wiem, chcesz to coś powiedzieć? To może ja zacznę płakać, popłaczmy no, sobie. No, nie chcę powiedzieć, boi się ciebie. Super. Jezus, ty, ale... Lexi, ja też płakałem po tych tweetach. No nie dziwię się, nie dziwię się. Tyle razy ten sam błąd popełniasz, też bym płakała. Okej, Nikita, ale niestety walka jest za 6 dni i to... Na walce dam radę. Okay. Ty kurwa nie dajesz rady mówić, kurwa, a ty będziesz się napierdalać przed kurwa ludźmi, którzy będą na ciebie gwizdać. No kurwa, no. Ja tam widzę, kurwa, że tam Adrian Dodge się wydarzy, tak zwany. Okay, czyli po prostu teraz nie chcesz już rozmawiać w żaden sposób, tak? Z Moniką. A czy wyjdziesz z nią do face to face'a? Wyjść mogę. No to, to wypierdalaj. Bo i tak chyba już nic nie wyciągniemy z tej rozmowy. A czy jest od federacji przyzwolenie na bicie się przed walką, Lexi? A nie wytrzymasz te 4 dni czy tamten? Ale ja nie mówię o sobie. Dałaś ostatnio przyzwolenie. Raczej nie. To nie było stanowcze, nie, raczej nie bijemy nie, się. Raczej nie, raczej nie. Ale to nie było stanowcze, nie. Raczej nie. Robicie to face to face, czy nie? Okej. Okay. Dobrze, skoro nie ma słów, to zobaczmy. Face to face, Nikita sama go wywołuje. Dużo dzisiaj emocji między Nikitą a Moniką. Ej, za chwilę, czemu dziewczyny zazwyczaj jak mają stanąć jakby oko w oko, kurwa, z przeciwnikiem, to mają ten instynkt, kurwa, że zgarniają włosy do tyłu? Jakby z jednej strony to jest w porządku, z punktu widzenia jakby męskiego, ale, kurwa, no jest to zastanawiające. Nikola, zacznij żyć. Takie przyzwyczajenie. Okej. Prawda. Wiem, że boli. Ale chcesz coś odpowiedzieć na to? Oktagon zweryfikuje. Oktagon zweryfikuje, ty! No. Uwielbiam. Uwielbiam to. Nie. Patrzę natomiast na to, ile tu jest emocji. Dobrze, moi drodzy, nie przeciągamy w takim razie. Monika Nalaskowska, najlepsza polska dziennikarka i Nikita, przepraszam bardzo. Dziękujemy za face to face, wracajcie. Nikota, ni psa. Ni królika z kapelusza. Ej, to ja Ej, powiem wam jedną rzecz. Lexi bardzo ładnie wygląda dzisiaj. Broniarze są, to może zróbmy od razu face'a. Ładną ma tą fryzurę z tymi klipsami. No. Broniarze potrzebuje. Face'a, dawaj, jedziemy, koty w koty. Zamulamy, koty. Czy mi staje? Ale teraz czy tak ogólnie? Bo teraz nie, a tak ogólnie to czasami. O, tutaj trzyma. Na dwa! Wstań? Nie, no nie. Nie. Ja zawsze. Ja jeszcze lepiej. Nigdy żyć tak nie byłem przygotowany. Będziesz kurwa. Misiaczku mój! Uważaj, wiesz o tym. Nie graj w tego lola, tylko napierdalaj klatkę. Robię. Bo żarty się skończyły. Zawsze trzeba mieć dzień wolny, nie? No nie możesz odpoczywać, cały czas musisz być w stosie. Już nie muszę, wariacie. Musisz odpoczywać. Dawaj, no. Boba, ty, a Boba, wariacie. Ty jesteś następny, wariacie, Boba. Ciebie walę Boba na panie. Weź taboret. Kreku, możesz być wyższy, ja ci tak walę w nogi, walę cię o chleb i padasz na łeb. Bomba na łeb. Wariacie, jesteś następny do golenia. Koty, sztosy, kabanosy. Bo ja z Pudzianem, bo jak wygram z Marią, to muszę kogoś twardszego. Bez problemu, walę ci tak na łeb i bomba na banie. Śmiejesz się, ten co się śmieje, z każdego śmiesz się, drwisz, aż w końcu ktoś ci tak dojebie, że padniesz i się skończy twoja kariera. Nie wiedzę. Ale on już dwa razy przegrał. Ale mówię od razu, formuła MMA, żebym ja mógł cię pierdolnąć o ziemię. Dobrze, tylko szpilki załóż. Dobrze, założę koturna i tak się nie jebie. Szpilki, nie koturna. Słuchaj, moich wspaniałych partnerów mam taki kotów, że ładuje taki jak ty, to kurwa 5 sekund. Ty też jesteś bohater. No ja. No taki jak ty, kurwa, że dużo nie wiadomo jak gadasz, kurwa, wszystkich wyśmiewasz, jesteś arogancki i mi się to osobiście bardzo nie podoba. Ej, Mary ma taką fryzurę, kurwa, jakby mu kot zdechł, kurwa, na tym, od połowy głowy, nie? Dlatego jest taka moja postawa wobec... No tak, kurwa, cię nie, no tak, stary. Twojej osoby. Przynieś ci książkę do zażaleń? Pewnie. Płakał, czy nie? Ja nie jestem z tego podwórka, żebym płakał, wariacie. Nie, mnie, kurwa, podwórka. Nie złamiesz swoimi zagrywkami. Rozumiesz?
Nie no, ciebie łatwiej byłoby obejść. No dobrze, a ty jesteś taki, łamę cię w pół jak patyka. Jebnę o ziemię tobą, nie? Weź, przecież. Gruby. Masz takie cycki jak Najman, kurwa. No. Ty jesteś kurwa wklęsły, a ty jesteś tak... Słuchaj, a ty jesteś tak wklęsły i tak wybidzony, kurwa, że cię łamę jak patyka. Łamę cię jak patyka, rozumiesz? Łamę te. Wimadło cię łamę jak patyka, rozumiesz? O! Przestań mi się tu spinać, kurwa, bo zaraz cię pacnę, kurwa. O, i to są, kurwa, dobre face to face. To jest dobry face to face. Tymi racicami to w błocie możesz, kurwa. Jeszcze się, kurwa, dziwisz, mordo. Jeszcze cię złamię, jak patyka cię złamię. Zobacz, jak patyka cię złamię. A to możesz zrobić, a nie złamać. Można przełamać, kurwa, jesteś taki wybidzony, wychudzony. Że bomba to jest mój ulubiony zadymiarz. To możesz zrobić. Zostaniesz w pierdol i zmienisz swoje nastawienie. Zmienisz swoje nastawienie do ludzi, wariacie. Cię okaże, rozumiesz? Jesteś krasnalem ogrodowym, a nie człowiekiem, więc kurwa rozumiem. Krasnal ogrodowy ci najebie tak, że chłopaki, nuda, chuj. Cześć. Super Mario. Bomba. Potrzebujemy bomby we Freak Fighter. Bomba będzie miała już za chwilę swój panel. Trzymaj mikrofon z powrotem, Super Mario. Dziękujemy bardzo. Ale zagrzałeś się, widzę, to pominę, zagrzałem się, mocno. Bo ja nie lubię takiego czegoś. Myślałam na początku, że to było tak, wiesz, for fun, a tu nagle Mario naprawdę chyba się kurzył. Poniosły mi emocje, przepraszam, że byłem bardzo... Mario! Kolejny skar. Uważaj, uważaj, Mariusz! Majteczki, załóż. To, że masz długie ręce, znaczy, że cię nie pierdolnie podłapie. W kalesonach przyjechałeś, kurwa, dzisiaj, dawaj. Dzisiaj, kurwa, możesz z Big Jackiem albo minimalkiem. Najebać cię, kurwa, w pierwszej rundzie. Najebać cię w pierwszej rundzie. Kurwa, jaki brak szacunku na pierdalach tymi... Chodzisz zamulony, w ogródku cię mogę postawić. Zamulony chodzisz i wiesz, do Najmana tego startuje. Dawaj, w ogródku. Ja widziałem, dobra, kurwa. Dawaj, będziesz u mnie w ogródku stał. Dam ci taką małą taczkę. Najebać cię i postawić. Chcesz majtecki? Zamulony, taki, chcesz majtecki? Jesteś arogancki, majteczki, ja takich nie lubię. Słuchaj, posłuchaj mnie. Jesteś arogancki, ja takich, kurwa, nie lubię. Arogancki, kurwa, ludzi, rozumiesz? Wale na łeb, bomba na łeb, bomba na banie, rozumiesz? Nosem w dupę. Ja się ciebie nie boję, rozumiesz? No. Wąsiki ci mogę zakręcić. Rozumiesz? Brałeś się w kalesony, kurwa, i myślisz, że to. Rozumiesz? Serio? Serio ty będziesz komentował? Mordo, ja w zapasach cię poskładam, kurwa, jak patyka, rozumiesz? Rozumiem, grube, o co chodzi? Ty się ubierasz, kurwa, no, z kasturami na dziale ogrodowym. Przyszedłeś, kurwa, biegać. A ty sobie będziesz... I ty komentujesz wygląd. Przyszedłeś, dopiero biegać przyszedłeś, wariacie. Kasturama, dział ogrodowy, to jest twoja moda. Ty, kurwa, leginsy i lata. Ewentualnie jeszcze, no, kurwa, red lighty w Amsterdamie. No, leginsy ostatnio, kurwa, w koszulce jednej łazisz cały tydzień i w leginsach, kurwa, przyszłeś. Dobra, panowie, przyszłeś. Normalny face to face, bez... Tak, bez mikrofonów, po prostu spójrzcie sobie w oczy. Nie widzę go, za niski jest. Kurwa, gdzie ty jesteś na małe? Wystarczy, żebym ci wyjebał. Nosem w dupę. Bez problemu, na banie. Śmiejesz się ten, co się śmieje ostatni. Z każdego śmiesz się, drwisz, aż w końcu ktoś ci tak dojebie, że padniesz i się skończy twoja kariera. Nie obiecuję. No, to już było. Ja znam kogoś, kto widział i są fajne. Nic mi nie zależy. Jeszcze raz mówię, przyjrzyj się tej mordzie. Przyjrzyj się. To było, widzieliśmy? No, nie rozumiem. Nie. Dobra, i koniec. Ja idę widzowie zaraz na GTA, bo będziemy mieli dzisiaj taką akcję, to wam zaspoileruję, że albo umrze Tadeo Stopczyk, albo umrze Esteban Luvinieri. Bo trzeba będzie dokumenty na DOI zawieźć. Na grzechotnika, no ale jak policja dowiezie te dokumenty, no to przejebany ma Esteban i Sergio. A jak
uda się jakimś cudem komuś, kurwa, te dokumenty zabrać, no to... No. Na końcu była jeszcze akcja z Tosią? Okej. Nie krzywdziłam. Jest bardzo ciężka. Każdy z nas przechodzi przemianę, szuka swojej nowej drogi, chce robić coś innego w życiu, chce wyjść spoza swojej strefy komfortu, a to nie jest łatwe. I kibicowałam jej z całego... Ale nie ma, że Stoprzyka poświęcę, bo będę musiał ten, bo to będzie akcja hostylna. Serca, ale coś mi mówiło, że... Mówiłam, że nie do końca w to wierzę i za chwileczkę patrzę wywiad. Nie, jeden nóż w plecy, drugi nóż w plecy. Później historia wymyślona, że ja ją po prostu zastraszam. Zróbmy coś fajnego. Proponowałam też, jak dziewczyny sobie słodziły na poprzedniej konferencji. Podeszłam do Nicole i mówię, posłodzimy sobie. No i posłodziłyśmy. No i dalej jest to samo. No ale jeżeli tak to działa, mamy hejtować się, mamy się nienawidzić, no to... Ja nie, ja robię robotę, idę do przodu. I tyle. Nikita już nie odpowiada, tak więc moi drodzy, będziemy kończyć drugi panel. No.